Moje pierwsze relacje były takie, że mój ojciec, który znał go troszeczkę wcześniej ode mnie, bo my tam, on mnie zaprowadził do niego, a właściwie to nasza ciocia, która już nie żyje już od ładnych paru lat, która była w takiej grupie kobiet, w tamtych czasach był ten krzyż pod Świętą Anną. I moja ciocia była tak zwaną wtedy, w tamtych czasach, tą kobietą w grupie kobiet, która zajmowała się tym krzyżem, układały tam właśnie świeże kwiatki, modliły się przede wszystkim tam przy tym krzyżu. Skąd ona go znała, tego nie wiem. Trafiłem do księdza właśnie zabrany za rękę przez moją ciocię. No i na pierwszej mszy, w majowej bodajże, trafiłem do księdza. Ksiądz napisał taką karteczkę, kategorycznie wpuścić do mnie, już nie pamiętam daty konkretnej, ale to było w maju. I mam tą karteczkę do dzisiaj zresztą, ładnie zapakowaną i taka pamiątka. No i trafiłem właśnie w maju od razu do księdza, do niego tam do pokoju, no i zostałem, no, do jego śmierci tak na dobrą sprawę. No. Ja nie byłem robotnikiem, byłem chłopakiem po wojsku, tak? I mój ojciec tam pracował w Róży Luksemburg. Ja poznałem tam właśnie wtedy innych robotników i ja, że tak powiem, zostałem dookoptowany do tej grupy bliskiej księdzu, którzy tam czuwali bezpośrednio przy nim. No. Oczywiście nie od razu, no bo tam przecież wiadomo, że ludzie dopiero poznawali mnie. No. Także wiele przyjaźni zostało do dnia dzisiejszego, ale w tamtych czasach były to takie na początku rzadkie przyjścia do niego na górę, później coraz częstsze, a później to już nie wychodziłem od niego w ogóle, więc no, tak to wyglądało. Na początku to oczywiście była ciekawość i duma, że jestem, że tak powiem, w gronie ludzi, którzy są najbliżej księdza, prawda? No to się rozwijało szybko. No to były, nie wiem, wyjścia z nim, nie wiem, na miasto, do Częstochowy jeździliśmy. On jechał z Waldkiem Chrostowskim samochodem, a my jeździliśmy za nim, powiedzmy, komunikacją, nie wiem, pociągiem, tam jakimś PKS-em, coś tam i tam na miejscu się spotykaliśmy. No chronili, nam się wydawało, że my go chronimy po prostu. No. Tam, gdzie on jest, pokazywał się publicznie, tam i my staraliśmy się być. No. Przede wszystkim nam czas za ojczyznę, no, żeby tam ludzie nie napierali na niego, żeby nie było żadnej prowokacji w najbliższym otoczeniu księdza, prawda? No, to były takie spontaniczna ochrona, można powiedzieć. No, nikt nie miał to nic wspólnego z żadną ochroną profesjonalną. To była grupa zwykłych ludzi, no to nie byliśmy profesjonalistami, to nie miało nic wspólnego z ochroną, tak jak w dzisiejszych czasach chroni się jakichś tam VIP-ów, prawda? To wydawało nam się, że nie o to chodzi. Przede wszystkim chodziło o to, żeby esbecja widziała, że on nie jest sam, że zawsze w jego otoczeniu coś się dzieje, że są ludzie, którzy są, nie wiem, zdeterminowani i gotowi, no, żeby właśnie go bronić. No. To raczej w tym kierunku to szło. No. Ludzie mówili, że uważajcie na tego, uważajcie na tamtego, bo oni są nasłani, nie wiem, właśnie przez SB, tak? Ale nikt w to nie chciał wierzyć. Na mój temat, na mój i mojego ojca temat, to też były pogłoski, że uważajcie na tych śpiewaków, no bo oni są nasłani, tak? No i oczywiście koledzy mówili, że ktoś tam opowiada o nas różne rzeczy, ale to samo było o innych też, więc to wszystko jakby z perspektywy dzisiejszej, to po prostu wydaje mi się, że to były takie specjalne głosy i prowokacje, żeby skłócić nas między sobą. No. I wtedy się na to właściwie nie zwracało uwagi. No. Ksiądz Jerzy to jest część mojego życia. To są przyjaciele, z którymi się spotykam do tej pory. Moi przyjaciele mają dzieci, którzy się nazywają na przykład Jurek, prawda? No to co można więcej powiedzieć? No to jest całe życie. No.
oczywiście też inne życie jest, no bo ksiądz już jakby w tej chwili w innym wymiarze funkcjonuje, ale ja na przykład cały czas czuję jego obecność i czuję jego pomoc. No.